Trump jest przerażającym kandydatem dla, dla Europy, dla Polski, e, dla ładu światowego to, to nie ulega wątpliwości. Natomiast moim zdaniem, on wyraża coś, co ludzie czasami w Stanach Zjednoczonych nie potrafią może zwerbalizować, nie powiedzieć, ale czują przez skórę. Otóż Stany Zjednoczone już nie są w stanie być żandarmem świata i Zmalała przewaga Stanów Zjednoczonych wobec innych aktorów światowych i nie jest możliwe utrzymanie ładu na z, y, y, światowego, na straży którego stoi jedno supermocarstwo. I wszystkie 20 lat y, ostatnich kampanii amerykańskich, także z użyciem siły, to pokazują. Znaczy wyczerpała się pewna możliwość. No ergo i no oznacza to, to zwijanie na to? Na to przychodzi Trump i mówi tak, słuchajcie, my nie weźmiemy odpowiedzialności za cały świat, bo to jest absolutnie ponad nasze barki. No to przynajmniej wejdźmy w taki układ transakcyjny. Ale ten układ transakcyjny polega na tym, że jak kogoś gdzieś tam będą wyżynać, to my nie w imię szlachetnych ideałów Tylko za tam naszych chłopców. Tylko po prostu się nam będzie opłacało, to powstrzymamy, nie będzie nam się opłacało, to nie powstrzymamy. No, to jest to, co nas oczywiście przeraża, bo to jest świat, w którym byśmy nie chcieli żyć, ale on coraz bardziej taki się staje. Czyli parafrazując słowa byłego szefa kampanii Trumpa, co nas obchodzi, jaka się stania? To trochę tak wygląda. Chyba, że Stonia ma jakiś atut, albo się stanie kością gry między e, Waszyngtonem a Moskwą. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje